24 poniedziałek. To teksty, które są wyznaczone do czytania. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na mnie. 23 psalm. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. To 10 rozdział Ewangelii Jana. To, co widzicie za mną, to Wołyń, zamek w Złoczewie, gdzie urodził się Jan III Sobieski, król Rzeczypospolitej. To wyjątkowy moment, bo jesteśmy tu z pomocą. I chcemy wam też pokazać przestrzeń, w której jesteśmy wyjątkowo inaczej. 24 pewnie będziemy już w Polsce. Ale teraz chcemy do was mówić właśnie z tego miejsca. Kierując się słowami o dobrym pasterzu. Chcemy wam też pokazać, jak bardzo ważne jest, abyśmy naśladując pasterza, szli drogą wiary i pomocy. Pokażemy w tej modlitwie jeszcze kilka razy różne miejsca związane z Ukrainą. Teraz za mną widzicie miasto na Karpaty. Przyjechaliśmy tu z pomocą. Widzieliśmy dziecka, szpital dla dzieci. Odwiedziliśmy rodziny zastępcze. Podróżujemy przez kraj, który cierpi z powodu wojny. Ale wydaje się, że mimo wszystko powinniśmy tu przyjeżdżać i pomagać wszystkim, którzy tu żyją i mieszkają. Widzicie to wszystko, co piękne. Panie, że jesteś naszym dobrym pasterzem. Prosimy Cię, abyś był z każdym z nas, żyjącym w tym świecie. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla tej zmęczonej ziemi za nami. O pokój na Ukrainie i pokój w domach i rodzinach wszystkich mieszkających. Prosimy Cię także o błogosławieństwo dla nas. Niechaj nasz dobry pasterz będzie przewodnikiem naszym każdego dnia. W Twoje ręce powierzamy wszystkie nasze troski i kłopoty i to, że Ty będziesz z nami w tym dniu prowadził nas i nam błogosławił. Prosimy Cię również o powrót nasz do domu. O to, abyś czuwał, strzegł i prowadził. Ale też prosimy Cię o wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy i którym mogliśmy w imieniu naszego Kościoła pomóc. Amen.